Proszę Państwa, jedną z postaci ponurych okresów stalinowskiego w Polsce była Julia Brystygierowa, zwana Luną Brystygierową. Ona była nawet wykształconą osobą, bo przed wojną skończyła studia filozoficzne bodajże na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Pochodziła z takiej zamożnej żydowskiej rodziny. No, ale już wtedy tam miała ciągoty do bolszewików, a po wojnie razem z tą ekipą stalinowską przyszła tutaj i była wysoką jej rangi funkcjonariuszką Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jeśli dobrze pamiętam, to się zajmowała Kościołem katolickim, ale nie tylko Kościołem katolickim. Miała takie skłonności sadystyczne, widocznie miała jakieś zboczenie, bo ona piękna to nie była, taka była raczej taka przysadkowata i taka, no nie powiem, że miała jakieś objawy elefantiazji, ale niektórzy tak ją posądzali o to. No i pastwiła się nad mężczyznami, na przykład genitalia im przytrzaskiwała w szufladach i tak dalej. Jej takim, no nie można powiedzieć faworytem, ale w każdym razie bywał tam Bolesław Piasecki, który się z nią spotykał na tak zwanych kawach, ale on już był nietykalny dla niej, dlatego że on został wypuszczony przez samego szefa NKWD Iwana Sierowa w pamiętnikach Stanisława Mikołajczyka zatytułowanych Gwałt na Polsce. On tam pisze o takim prawdziwym, tajnym rządzie polskim. No i na pierwszym miejscu wśród funkcjonariuszy tego rządu wymienia właśnie Iwana Sierowa jako generała Malinowa, bo chyba Sierow używał takiego pseudonimu. Pod tym pseudonimem się kamuflował, więc Sierow potem był drugą taką postacią, był Jakub Berman, który zajmował skromne stanowisko wiceministra. Nie Bierut, nie Osóbka Murawski, tylko właśnie Jakub Berman. Przepraszam, nie drugim. Przepraszam bardzo, bo tu bym się pomylił. Drugą osobą był szef NKWD w ambasadzie sowieckiej w Warszawie. Trzecią osobą był ambasador Lebiediew. I dopiero czwartą osobą w tym prawdziwym rządzie był Jakub Berman, nie Bolesław Bierut, nie Edward Osóbka-Morawski, tylko taki był ten skład. W każdym razie tak twierdzi Stanisław Mikołajczyk, no a coś tam musiał na ten temat wiedzieć. Więc Luna Brystygierowa funkcjonowała w MBP aż do słynnej odwilży gomułkowskiej. No i potem tam przestała funkcjonować i zaczęła funkcjonować jako literatka. Literatka i to pisała pod nazwiskiem panieńskim Price. Price, czy to pseudonim, czy tak. No i kiedyś z Antonim Słonimskim tak sobie odważył się podrywać z niej, ale to już w tym okresie, że tam powiada, że Anglicy to taki mają dziwny sposób pisania, że inaczej się pisze, inaczej się czyta. No i mówi na przykład, nagroda to jest tam Price, ale to inaczej się zupełnie pisze, a u nas powiada, pisze Price, a czyta się, ale niekoniecznie. No i potem rzeczy, na tym się nie skończyły te metamorfozy Luny Brystygierowej, bo ona podobno doznała łaski, olśnienia, no i się nawróciła na katolicyzm. Nie wiem, czy się ochrzciła, czy pierwszy chrzest jej się przyjął, czy nie, bo to różnie o tym mówiono. W każdym razie, jak umarła, to jeśli dobrze pamiętam, została pochowana w Laskach, tam gdzie są te siostry opiekujące się niewidomymi. I tam w tych Laskach to tacy zawodowi albo zasłużeni katolicy się pochowali. Między innymi Jerzy Zawiejski się tam pochował. No, on był katolikiem zawodowym. Luna Brystygierowa trochę późno tam Volkslistę katolicką podpisała, no ale podpisała.
Ja na szczęście nie zetknąłem się nigdy z Luną Brüstigerową, bo nie wiem, czy bym przeżył ten eksperyment, także bardzo to sobie cenię, ale byłem kiedyś u niej w mieszkaniu. Ona mieszkała tutaj w takim bloku przy alei, gdzie teraz jest trasa Łazienkowska. No i kino Luna przy ulicy Marszałkowskiej to było tak nazwane właśnie od niej, bo ona tam niedaleko mieszkała, to mieszkanie było niedaleko. Ja wtedy znałem się z taką panią Grażyną, no, nomina sunt odiosa, to nie będę mówił, i ona była zamężna za Michałem Brüstigerem, który był muzykiem, takim muzykologią się zajmował i tak dalej. I on tam żadnych związków, nawet przelotnych, chyba z bezpieką nie miał. No i to tak raz tam byłem w tym mieszkaniu na jakiejś imprezie. On zresztą nie brał udziału w tej imprezie, bo zdaje się, że z tą żoną już tam się bardzo nie lubili. No mniejsza z tym. W każdym razie potem jeszcze raz się zetknąłem z publikacją Michała Brüstigera, który tam w Gazecie Wyborczej narzekał, jakiego to męczeństwa doznawał w Polsce jako Żyd, a Niemcy byli dobrzy, a Polacy byli niedobrzy, także już zaczął ćwierkać z tego klucza. No i tak to wyglądało. Natomiast ci, którzy się zetknęli z Luną Brüstigerową, wspominają to jeszcze dzisiaj, jak któryś żyje, to wspomina to ze zgrozą. Proszę Państwa, pamięć ludzka jest zawodna, zwłaszcza moja, bo ja mam dobrą pamięć, ale krótką. No i powiedziałem, że Luna Brüstigerowa została pochowana na cmentarzyku w Laskach. No okazuje się, że nie, że ona tam tylko w Laskach bywała i doznawała rozmaitych orgazmów duchowych, natomiast pochowana została na Powązkach.